nemá internety, tu Sławek Blok i koszenie pszenicy 10 lipca. Siemano. Dobra, z bratem. U niego na vlogu też się ukaże, bo się już ukazał. Na tę chwilę, co będzie mój rzucony już filmik. Raczej się ukazał. Ukażę, tak? Bo jeszcze jest kilka vlogów do wrzucenia z wielu prac na ścianę. No tak. Także wszystko za koleją, dzień w dzień nowy vlog u Agromax YouTube. A nie. A u mnie to oczywiście co jakiś czas. Taki konkretny vlog. No, konkretny, nie konkretny. Po prostu z braku czasu mamy jedną kamerę, GoPro Hero, a Manta nie oddaje tego co da po prostu. No i taka jest prawda, no nie? A nie wiem, czy ta Manta w ogóle chodzi? No właśnie. Ona już tak szybiała gdzieś w opakowaniu. Ale no początki były Manto i musiały być. Ale raz dwa kanał się rozwinął. Także GoPro. Także było stać na GoPro. Ale nie z filmiku, nie, nie. Z pracy brata. Tak. O kurde, uderzyłem trochę, nie wiem czy jest dobrze. Nie. Kamera? Kamera dobrze jest. Tak. Także sobie kosimy. Jest śniada jeszcze zielone, jak widać. Pszenica nadaje się, pewnie nasza też już niedługo. Nawet brat pójdzie sprawdzić, jak będzie blisko naszej, bo po sąsiedzku jest. Tak. Włączymy oczywiście na rędzinie. Tak, widać co to jest. Co to jest za krzędzina? Tak. Jak widać, nie wiem czy wolę zauważycie, sporo kamyczków. Tak. Nie, bardzo ciężka ziemia do uprawy. 5., 6. klasa. Tak. Takie tu u nas spadują na wsi. Ale co zrobić? Ja z tej ziemi nie wybierałem. Trzeba uprawiać to co jest. Trzeba robić na tym co się ma. Co się ma, no. Jeden jest mniejszy miejsce zamieszkania. Czego nie zrobimy? Tak jest. O, odwiesił się ten. Od paliwa odwiesił się trochę czujnik. O, w końcu się odwiesił. Tak. Już nie ma pełnego baku. Nie. Tak byliśmy zadowoleni, bo pełen bak, tak szybko się nalał. Nic nie spalił ten bizon. Ja nie. No to jednak coś poszło. Pójdę sprawdzę, czy ładnie wymłacę. No w poprzednim kawałku ładnie wszystko szło. Zobaczymy jak teraz. Dobrze, idź. A co ja mogę jeszcze wspomnieć? No. Chyba nigdy nie kosiłem zboża pszenicy o zimę. O, zacznijmy od tego, 10 lipca. Bo jęczmień o zimę na usłudze kosiłem, ale pszenicy jeszcze nigdy. Ani na usłudze, ani u siebie, więc ta pora suszy jest taka, że po prostu warunki sprzyjały ku temu, że ziarno dostało bardzo szybko. A wiadomo, wczesne żniwa, może wcześniej się odrobimy, ale mówią o deszczu. Także nie wiadomo co to będzie. Jest git? Jak zwykle nasz bizon niezawodny nas nie zawodzi i bardzo ładnie wymaca, czyściutko wszystko jest. Miały w tym roku być założone nowe cepy, ale skoro widzimy, że jeszcze jest dobrze, więc raczej nie trzeba. Zobaczymy jeszcze jak pójdzie w przeżycie. Wykończymy te zasoby. Tak, trzeba wykończyć, no może nie do końca, ale ten sezon jeszcze obejść. Nie wyobrażają, a na następny już się zrobi, no bo że widzę. Czy lucernia nam odbija na polu? Nie, obie chyba. Może i obie z lucernią. Zobaczymy. Będziemy widzieć co się dzieje. Tak. Pszenica bardzo niziutka u nas na
naszych terenach jest. A to dzięki tej leciny oczywiście i suszy. Ale jak widać w gronie nie jest tak bardzo źle. Lecz bardzo dobrze. Bardzo nie bardzo, no. 4 czy ponad 4 tony to jest jak na nasze warunki klimatyczne i warunki glebowe bardzo dobrze. Proszę, ja bym było 2 tony. No to masakra, wtedy jest masakra. Ale co, się obie się odbija? Obie się odbił, tak. Widziałem, że... A tego cenię widzę też z daleka. Nie aż tak bardzo, ale jest, bo widzę. Tak, tak stać jakieś miesiączki, nie? Tak. Miejmy nadzieję, że będzie dużo, bo szeroki szopki nie ma aż tak bardzo dużo, to może
się boję, że będzie albo rekord, albo masy. Tak. Masę Ferguson. Dziadka wymieni. Pożartować sobie można. Jakoś nasza kukuryta pokazała, że mimo suszy poradziła sobie. Nie, ale jak to ukażemy, to może w niedzielę nagramy jakąś vloga, czy może w tygodniu jeszcze wieczorem, jak będzie chwila czasu. Jak teraz wygląda ta kukuryta? Bo wcześniej to nagrałem tylko trochę z ciągnika, porównać dokarmianie dolistne, przekwaza i niedokarmianie w ogóle. No to tak. Jakie opyski stosowałeś? Tak. No teraz pójdziemy z latem i pokażemy, jaka jest wielka. Będziemy mierzyć centymetry. I znowu się zaciął. Aj, o, znowu mamy pełen bar. Jak dobrze. O, ten bizon wie, kiedy ucieszy człowieka. A pani podrożeje. No właśnie, i tu jest ten ból. Zawsze, gdy jest wiosna, to paliwo drożeje, gdy są żniwa i wiesie. Jak najwięcej paliwa jest potrzebne dla rolników. Bracie, nie reklamuj marki! To się nazywa reklama. Wody? Tak, a za to ci nie zapłacili. I to za nic nie zapłacili. No właśnie. Człowiek reklamuje, stara się, a to tak, pierwszy. Tak. To nie są pierwsze. Na gorzej sobie, ale co zrobić? Tu jest gorsza ziemia. Tamta ładnie. Jak widzicie, jęczmiona to jeszcze 3 tygodnie do miesiąca. Ja tak myślę. Jak będą sypać? Nie wiadomo. Nie wiadomo. To się okaże w praktyce. Sarna była? No. Co ja usuwałem wtedy, żeby się czkarnia jej nie zjadła? Tak.
wyleciał ze 200 kilo. Tak? Władyniec. Ja pierdniczę i ucik. No, ja my kosili w kukurydze. U nas tam za wsią. Ja pierdniczę, aby takie coś padło. No, ale szedł jak burza. No pewnie. Mógłby zabić, abym stanął mu na drodze. No słuchaj, abym stanął cię ogniwie. Wiadomo. Na 30 to może było bani. Tak to próby, bo obciążniki ładowaliśmy ciągi. Tak. Także na tę chwilę kończymy. Trzymajcie się do następnego vloga. Trzymajcie się. Cześć!